wyborach do parlamentu, jakie miały miejsce w 2011 roku, a dokładnie do Izby Wyższej, po raz pierwszy wprowadzono jednookręgowe mandaty wyborcze. Oznacza to, iż senator, który został wybrany w danym okręgu, personalnie odpowiada przed mieszkańcami za czyny, jakich dokonał w Senacie. Postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców Działdowa, czy znają swojego senatora. Nie znam. Nie znam, bo w ogóle mnie oni nie interesują. Powiem panu, że nie znam, nie chodzę na wybory żadne typu i nie będę chodziła. Bardzo mi przykro, bo po prostu nie chodzę i nie będę chodziła, po prostu. Szczerze mówiąc nie. Znałam poprzedniego, pana Willenberga, tutaj akurat nie. Nie wiem, ten Leśnik, jak on się nazywa? No proszę pana, znam tam różnych ziemi działdowskiej na przykład, ale to jest w Sejmie, pan Żelichowski, no to znam. Senator? A senator to z Działdowa nie jest chyba. Nie pochodzi z Działdowa, niestety. Tak, wtedy się nie interesujemy za bardzo, kto jest. Ja to uważam, że Sejm jest ważny. I dla mnie to są posłowie najważniejsi. A już senatorami tak się nie interesuje. Nie znam. Dziękuję. Nie interesuje się za bardzo. I Wiński? Nie. Nie wiem. No chyba nie. Nie słyszałem, o takim kandydacie jeszcze. W ogóle nic nie widać, nic nie słychać, żeby cokolwiek było robione. Nic. Kompletnie. Ja nie widzę przynajmniej tego, nie odczuwam przynajmniej osobiście, żeby ktoś gdzieś coś robił i pomógł komuś coś, czy absolutnie nic. Dziękuję nawet bardzo. Jeszcze może dodam, że nawet w zimę, jak chciałam wsiąść do autobusu, to przystanki były tak zawalone, że trzeba było naprawdę zdrowego człowieka, żeby przeskoczył. Więc dzwoniłam do pana burmistrza, niestety nie załatwił, złapałam straż miejską. Nie znam. Monika? Nie znam. Naprawdę. Ja to myślałem jak już, bo ten ordynator ze szpitala, jak on się nazywa, taki starszy, on też kandydował, mi się wydaje, teraz też. Ze szpitala ordynator, tylko jak on... Nie wiem, polityk. To on, ja myślałem, że jak on, no. Nie ma... Jak oni robią takie numery, jak robią, tych złotych, no kto chce słuchać i gnować w ogóle, żeby... Takie. To tylko raz... Są dobrzy przed, ale a jak przejdą, to już jest normalnie. Dobra, ale inaczej, za dwa lata dasz mi chyba głos. Ja do powiatu startuję, bo nie tak dostartuję, mam swój komitet. Ale słuchaj, musisz mi obiecać stanowisko, to cię poprę. Ale ile może tych stanowisk? Chyba, że tak jak tym złotem będzie, odpączkowanie, nie? Pod firmę, no, następna firma. Bo ja już mi się znudziło to. I w tej telewizji bym miał od samej góry. Uh-huh. Tylko rodzili się, pakują, jeden do drugiego wciąga i interes idzie. A teraz takie czasy nadeszły, no, że nawet nie zaskończono pracę, dostają premie i inne tam. A co, to tak się dodatki, no. A to tak się należy. No. To tak jak mówiłeś, trzymaj mur, no. A drugi niech idzie po pieniądze. No i tak jest. O Działdowie jest mało pokazywane w kablowej. Ostróda bez przerwy leci, a tutaj co, pieniędzy zabrakło? No. Ani imprez, zrobią jedną imprezę na rok czasu i Działdowiacy się mają cieszyć. I 5 minut psztykną w górę po wszystkim. A co on myśli? No nic, dosłownie nic. Co on sobie wyobraża? Wioska się zrobiła. Co on sobie wyobraża? Taki mały pegier. W wyborach do Senatu, jakie miały miejsce w 2011 roku, w okręgu numer 85, do którego należy Działdowo, startowało 5 kandydatów. Najwięcej głosów zdobył Stanisław Gorczyca, który uzyskał ponad 33 tysiące głosów.